Dzień dobry. Dzisiaj myślę, że większość z nas będzie miała w głowie dwa tematy. Pierwszy to Ukraina oczywiście i o Ukrainie chciałbym z wami porozmawiać jeszcze dzisiaj po południu. Natomiast teraz chciałbym parę słów poświęcić pieniądzom. To bardzo ważny temat w sytuacji, w której znajdujemy się dzisiaj w świecie. Pieniądze są rzeczą istotną, bo widzimy, że można za nie kupić broń albo kupić za nie chleb. Można kupić za nie bezpieczeństwo dla swojego kraju i dla swoich bliskich. Można też kupić zagrożenie i sprawić, że zostanie się wystawionym na strzał. I tutaj proszę zobaczyć, co się stało wczoraj. Na pewno o tym słyszeliście, bo wielu z was ma kredyty hipoteczne. Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podwyższyła stopy procentowe. Podwyższyła o najwięcej od 22 lat stopy procentowe, które będą oczywiście rzutowały na wysokość naszych kredytów hipotecznych. Już rzutują, bo przecież te stopy procentowe idą w górę. Praktycznie od poziomu zerowego doszły do 4,5%. A to oznacza, bo o liczbach dzisiaj chciałbym z wami rozmawiać, że przez ten cały czas, kilkumiesięczny czas podwyżek, które robi NBP, suma zobowiązań Polaków, którzy mają kredyty hipoteczne, wzrosła o 22,5 miliarda złotych. Tyle zostanie wypompowane teraz z naszych kieszeni do banków, które wezmą to jako procent za kredyty, które wzięliśmy, na przecież nie wiadomo, nie na jakieś fanaberie. Przecież to są nasze domy, to są nasze mieszkania, to są nasze miejsca, w których powinniśmy się czuć bezpieczni i w tej chwili wielu z nas będzie się zastanawiało, czy to miejsce, w którym wychowuje dzieci, czy to miejsce, w którym chce się czuć po pracy spokojnie, to miejsce, które miało być jego oazą, jego czterema ścianami, kątem na tym świecie, czy ono za chwilę nie wyparuje, czy nie trzeba będzie go sprzedać, bo nie będzie ludzi stać dzisiaj na obsługę tych potwornych rat kredytowych, które w przypadku bardzo wielu osób zaczynają już być naprawdę pętlą na szyi. Co spowodowało konieczność takiego podwyższania stóp procentowych? Czy to się wzięło z nieba, zleciał aniołek i powiedział, słuchajcie, teraz musimy podnieść stopy procentowe, a banki muszą zarobić więcej? Nie. To się wzięło z tego, że w Polsce jest inflacja. Jest inflacja, która oczywiście dzisiaj słyszymy od rządu, wywołana jest wojną. I że to wojna wszystko jest wina, że to Putin nam to zrobił. Bzdury, żaden Putin. To są tylko czynniki, które dzisiaj rzeczywiście dopalają jeszcze te niekorzystne zjawiska. Ale problemem są ci, którzy nami rządzą od wielu miesięcy, jeszcze zanim Putin wprowadził czołgi na Ukrainę. Kto opowiadał nam bzdury o tym, że deflacja nas czeka, że nie będzie żadnej inflacji, że w ogóle nie ma żadnego kłopotu w naszej gospodarce, że mamy stan finansów publicznych, no po prostu przepiękny, wszyscy nam zazdroszczą, a ona się nie wiadomo jak rozwija. Pompowali akcję kredytową, zachęcali Polaków, żeby brali więcej kredytów, więc Polacy brali. No komu mają wierzyć, jeśli nie rządowi? Zależało rządowi na tym, żeśmy mieli tych pieniędzy z kredytów jak najwięcej, żebyśmy je wpuszczali na rynek, żeby oni mieli jak najwięcej pieniędzy w budżecie, żeby mogli je wydawać na różnego rodzaju również potrzebne rzeczy, które nam wszystkim są potrzebne, ale przecież dobrze wiecie, ile oni tych naszych wspólnych pieniędzy przepieprzyli. Przepuścili po prostu na lewo i na prawo. I to właśnie doprowadziło do tego, że zaczęła nakręcać się w takim tempie inflacja, a Putin i ceny paliwa tylko ten pożar rozkręciły. I to dlatego właśnie, z powodu takiej, a nie innej polityki gospodarczej, te raty kredytowe wyglądają dzisiaj tak, jak wyglądają. To nie jest tak, że wydarzyło się coś na niebie, burza elektromagnetyczna. My jesteśmy w stanie wskazać winnych tego, tej sytuacji, w której dzisiaj znalazły się nasze portfele i nasze pieniądze. To właśnie pokazuje skalę, te podwyżki stóp, które dzisiaj są niezbędne, żeby nie zawaliła nam się całkowicie już gospodarka, żeby inflacja nie sięgnęła za chwilę 30, 40 czy 60%, jak oficjalnie ma to miejsce teraz w Turcji. Trzeba będzie te stopy podnosić i my będziemy za to płacić. Za co będziemy płacić? Będziemy płacić za Glapińskiego, za jego wiedzę ekonomiczną. Będziemy płacić za Złotoustego Morawieckiego i za jego opowieści dziwnej treści, które nam snuł. To za nich będziemy dzisiaj płacić te raty. Pamiętajcie o tym i jasno i wyraźnie oczekujcie, żeby coś z tym wreszcie zaczęło być robione. Popatrzcie teraz, co wpływa, druga rzecz, na inflację w jednym z największych stopni. Ceny paliw. Jestem właśnie na stacji benzynowej. Nie będę wychodził, bo stracimy głos, dźwięk. Jestem na stacji benzynowej stacji Orlen. Ja nie tankuję, bo mam samochód elektryczny. Ale wyobraźcie sobie teraz, albo jeżeli jeszcze nie wiecie, to się dowiecie.
powiedzcie, że Orlen przed chwilą chwalił się potężnym zyskiem, rekordowym zyskiem. 11 miliardów złotych. Ta spółka, w znacznej mierze będąca własnością państwa, zarobiła dla siebie, oczywiście ona powie, że na inwestycje, na to i na tamto, wyciągając te pieniądze z naszych kieszeni. Orlen dzisiaj chwali się tym, że zarabia pieniądze na nas, którzy płacimy coraz więcej za paliwo. To Orlen, już nie będę was tutaj zanudzał różnicami pomiędzy marżą downstream, marżą modelową, marżą rafineryjną, dyferencjałem, które się do tego dodaje. W wielkim skrócie, w ciągu z miesiąca na miesiąc, w ostatnich miesiącach, marża Orlenu rośnie na ropie z 7-8 dolarów na baryłce do 30 dolarów na baryłce. Marża. Wyobrażacie to sobie? A do tego jeszcze dochodzi mechanizm, w którym oni tę ropę swoim stacjom sprzedają taniej, no bo wiadomo przecież, że w Polsce jedzie się do Orlenu, czy się ma Shella, czy BP, czy cokolwiek innego, to się jedzie do Orlenu i się często to paliwo stamtąd bierze, bo taki jest model biznesowy. I oni teraz tym, którzy są na zewnątrz tego koncernu, sprzedają drożej, dają niższą marżę, większy rabat, mniejszy rabat, a swoim stacjom sprzedają taniej. Czym to skutkuje? Że stacje inne niż Orlen sprzedają drożej, w związku z powyższym klienci odpływają do Orlenu, gdzie kupują i tak z potężną marżą i wszyscy w Orlenie są zarobieni. I pan Morawiecki bije brawo geniuszowi pana Obajtka. Rząd bije brawo, bo będzie miał wpływy z Orlenu, które sobie wyda na limuzyny do Pałacu Saskiego, albo jeszcze sobie wymyśli kolejne szprychy do CPK, albo jeszcze zrobi jakiś inny IPN dla dzieci za 30 baniek. Wyobrażacie sobie tę sytuację, w której my, w ilu ludzi ja dzisiaj słyszę, zastanawia się trzy razy jadąc na tankowanie, ilu ludzi, i to przecież też bardzo wyraźnie słychać, zastanawia się, czy będzie w ogóle ich stać na utrzymanie samochodu przy takich cenach paliwa. A przecież ceny paliwa rosnące, przecież gdzie tankuje piekarz? Gdzie tankuje hydraulik? Gdzie tankują ci wszyscy ludzie, którzy prowadzą dla nas usługi? Oczywiście, że tu. I doliczą to sobie. Doliczą to sobie do tego rachunku, który nam będą wystawiać za inne usługi. A co to znaczy? Że ceny wzrosną, że znowu wzrośnie inflacja. A jeżeli wzrośnie inflacja, to znowu trzeba będzie zacząć ją studzić przy pomocy podwyżki cen procentowych i wzrosną nam kredyty hipoteczne jeszcze bardziej. Nie do 4,5%, tylko do 6, 7, 8, a może 10. Wyobrażacie sobie, kto nami rządzi i w jaki sposób myśli o naszych pieniądzach, o naszej gospodarce? Przecież to są nasze pieniądze, a oni są do ciężkiego licha wynajętymi fachowcami, którzy powinni nimi zarządzać. Czy wy byście powierzyli naprawę kolanka pod zlewem gościom, którzy mają takie pojęcie o hydraulice jak Morawiecki z Glapińskim o ekonomii? Czy wy w ogóle, przecież taki człowiek, pognalibyście po prostu i jeszcze psami poszczuli i wygonili, w internecie wpisali, żeby ludzie się ich wystrzegali, żeby wystrzegali tego hydraulika 10 minut po tym, jak on by wam objawił swoją wiedzę ekonomiczną. Przecież widzicie, co teraz robi rząd. Przecież widzicie, co teraz robi rząd, co teraz robi ta rządząca nami amatorka. Z jednej strony będą chłodzić gospodarkę, Glapiński bierze gaśnicę, tak jak ta gaśnica samochodowa będzie chłodził, tak? Teraz będziemy obniżać ilość pieniądza na rynku, będziemy zwiększać stopy procentowe. A później przychodzi Morawiecki i Morawiecki ma zapalniczkę, tak? I on teraz bierze tę zapalniczkę i mówi, dobra, słuchajcie, to my teraz wpompujemy więcej pieniędzy na rynek. Obniżymy podatki, ludzie niech biorą kredyty, będziemy sobie podpalać w gospodarkę, niech się pali jeszcze bardziej. A więc jeden kolega idzie z zapalniczką, drugi idzie z gaśnicą. Mało tego, to jest jeden i ten sam kolega, więc to jest kolega, który w jednej ręce trzyma gaśnicę, a w drugiej trzyma zapalniczkę. Ale to my trzymamy w ręku nasze 100 zł, z którymi oni właśnie w tej chwili będą to robić. Wyobrażacie sobie, z kim my dzisiaj mamy do czynienia? I to są jeszcze na dodatek, żeby było, jakby tego jeszcze było mało, tych nieszczęść, które my dzisiaj mamy, to jeszcze na dodatek wyobraźcie sobie, że moglibyśmy mieć pieniądze z Unii Europejskiej. Słyszeliście, do czego wczoraj ci gamonie doprowadzili? Do tego, że Polska straciła, bo Unia Europejska nierychliwa, ale konsekwentna w tych rzeczach, które robi. Nam mimisi miliard złotych kar za kompletnie niepotrzebne rzeczy.
Przecież myśmy z dawno z Czechami mogli dogadać w sprawie Turowa. Dawno mogliśmy mieć sprawę Izby Dyscyplinarnej załatwioną. Wczoraj nam potrącono po raz pierwszy z tych... Bo oczywiście nasi bohaterowie spod Grunwaldu krzyczeli, my nie będziemy płacić, niech sami przyjdą i wezmą. To wzięli. Dlatego, że mandaty trzeba płacić, że grzywny trzeba płacić, że kary trzeba płacić. I co się wczoraj stało? W 30 milionów euro zostało potrąconych. 15 milionów euro, 70 milionów złotych mniej dostanie województwo kujawsko-pomorskie. Drogie województwo kujawsko-pomorskie, kochany Toruniu, kochana Bydgoszczy, Grudziądzu, 70 milionów, bye bye. Dzięki panu Morawieckiemu, a tak naprawdę to dzięki panu Ziobro. Bo dzisiaj to Ziobro, mający partyjkę, mającą procent z haczykiem w sondażach, trzyma to całe państwo za jaja i dokręca imadło. Dzisiaj Kaczyńskim, Morawieckim, naszymi portfelami, kredytami hipotecznymi, naszymi pieniędzmi rządzi człowiek, który ma partyjkę z procentowym poparciem. Bo to przez jego upór nie dostajemy pieniędzy z Unii Europejskiej, z Krajowego Planu Odbudowy. Przez jego idiotyczny upór musimy płacić teraz te kary. To jemu województwo kujawsko-pomorskie dzisiaj zawdzięcza 70 milionów w plecy. Wiecie, co można zrobić za 70 milionów? Zapytajcie burmistrzów, wójtów i prezydentów. Oni wam powiedzą, co można zrobić w mieście, w gminie za 70 milionów złotych. A drugie 70 milionów wyparowało właśnie z Funduszu Wsparcia Młodych Przedsiębiorców, z Funduszu Wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w programów aktywizacyjnych dla tych, którzy trochę trudniej odnajdują się na rynku albo dopiero zaczynają swoją na tym rynku drogę. Żegnajcie 70 milionów, nie trafią już do naszych kieszeni. Mnóstwo pieniędzy, w miliardy, dziesiątki miliardów, które mogliśmy otrzymać, a nawet więcej, bo to jest przecież 270 miliardów, które mogliśmy otrzymać w całości z Krajowego Planu Odbudowy, też oczywiście do nas nie trafią. Miała przyjechać i pewnie przyjeżdża w sobotę, nie wiem, czy to jest jeszcze nadal aktualne, von der Leyen do Polski, żeby już klepać porozumienie. Okazuje się, że nie będzie żadnego porozumienia, bo nasi szarżują. Bo co? Bo Izba Dyscyplinarna, bo pokażemy Europie dzisiaj soczystego fakolca. I ona się naprawdę strasznie przejmie tym, że to my nie będziemy mieli pieniędzy. A my dzisiaj tych pieniędzy potrzebujemy po prostu, już nie chcę używać bardziej soczystych metafor niż miałem to w zwyczaju. Powiedzcie, czy dzisiaj nie potrzebujecie pieniędzy? Czy Polska dzisiaj nie potrzebuje pieniędzy w tej sytuacji, w której się znalazła? Polska gminna, powiatowa, wojewódzka, nasza Polska. Czy my naprawdę możemy wypiąć się na te pieniądze? Czy my naprawdę możemy dzisiaj powiedzieć walcie się i zupełnie z nie wiadomo jakich przyczyn pokazywać gest Kozakiewicza ludziom, którzy stoją z kopertą i mówią, słuchajcie, prosta sprawa, dajcie spokój z tą Izbą Dyscyplinarną. I nie dlatego, że my mamy jakiś humor, tylko dlatego, że jak umawiamy się na bycie Unią Europejską, to system odpowiedzialności sądowej musi być taki sam. Bo jak ty masz firmę w Polsce i pojedziesz do Hiszpanii, to musisz mieć poczucie, że prawo obowiązuje cię takie samo i tu, i tutaj. I o to tutaj chodzi, o nasze bezpieczeństwo we wspólnocie. Ale nie, wychodzi Ziobro i mówi, walcie się Polacy, 270 miliardów, kogo to obchodzi, kto bogatemu zabroni, ja się bawię. Województwo kujawsko-pomorskie wczoraj straciło 70 milionów, who cares, Ziobro się dobrze bawi. Jaki się świetnie bawi, wszyscy ci geniusze z Solidarnej Polski, którzy dzisiaj tę całą sytuację blokują. I jego oczywiście też patron ze Zjednoczonej Prawicy, Jarosław Kaczyński. Oni się świetnie bawią za nasze pieniądze. Oni się świetnie bawią i oczywiście myślą, że my jesteśmy takimi idiotami, że jak kupią sobie pan Obajtek i inni jeszcze parę billboardów i tu porozwieszają, na których będzie wielkie hasło, jest zajebiście, to my w to uwierzymy, dlatego że to będzie na billboardzie. Czy wy naprawdę jesteście debilami? Czy ja jestem aż takim debilem, żeby wierzyć w to, co oni nam opowiadają? W Morawieckiego, który opowiadał, przecież słyszeliście to. Wszyscy to słyszeliście, przecież to jest nagrane. Że nigdy w życiu nie było tak dobrego stanu finansów publicznych, jak teraz jest w Polsce. To po kiego grzyba chcecie teraz podnosić, zmieniać regułę wydatkową? Skoro jest tak dobrze, to dlaczego nie macie pieniędzy? Jak można tak kłamać w żywe oczy? Jak można bezczelnie wychodzić i cieszyć się z tego, że mają 11 miliardów rekordowe? Od lat tyle nie było marży w Orlenie, w państwowej spółce. Marży, czyli tego, co nam wyciągają z kieszeni, nie surowca. Tego, co sobie nakładają na cenę surowca, żeby to później sprzedać. Oni się cieszą, że nas ograbili. Oni się cieszą z tego, że pokazali soczysty fakolec Europie, z której nie dostaniemy pieniędzy. Oni się cieszą z tego, że Polacy będą biedniejsi. Oni się cieszą z tego, że będziemy płacili potężne raty za nasze mieszkania i domy. Co się jeszcze musi wydarzyć? Żebyśmy zrozumieli, że to jest proste, jak już nie powiem, jaka czynność fizjologiczna.
Że to jest proste jak konstrukcja cepa. Ludzie, przecież to jedno wynika z drugiego. Przecież to jest jak ABC. Kredyty będziemy płacić takie, że nam w pięty pójdzie i będziemy musieli do babci iść kątem mieszkać, albo pod most, albo gdzieś jeszcze. Dlaczego? Dlatego, że tak, a nie inaczej zarządzali gospodarką i tak, a nie inaczej układali ceny paliw choćby w państwowych spółkach. Od czego rosła inflacja, którą trzeba było zacząć topić i zbijać stopami procentowymi. To wynika jedno z drugiego. Dzisiaj Polska potrzebuje strukturalnych pieniędzy na inwestycje, na zatrudnianie, na rozwój, ale my ich nie będziemy mieli. Choćby po to, żeby też umacniać złotego, przewalutowując te pieniądze, bo Ziobro. Gdzie my jesteśmy? Naprawdę, to znaczy, wiecie, to są ludzie, którzy, przypomnę dla tych, którzy wolą jeszcze obrazki, jakby był portret Morawieckiego robiony, Glapińskiego i innych speców od zarządzania naszymi pieniędzmi, to na tym portrecie oni powinni mieć skrzyżowane w godle właśnie te dwie rzeczy. Gaśnicę i zapalniczkę. To jest właśnie ich sposób postępowania z naszymi, a nie ich pieniędzmi. Z jednej strony podpalą, z drugiej gaszą. A na koniec wyjdzie Kaczyński i powie, a ja wam jeszcze dam 800+. Dostaniecie na krowę, na kota, dostaniecie na drzwi, jak macie w domu, na doniczkę dostaniecie dopłaty. Ja wam rozdam przed wyborami. A co mi szkodzi? A skąd rozda? Z tego, że od nas weźmie. Dlatego, że jak jest duża inflacja, to my płacimy więcej za wszystko, a jak płacimy więcej za wszystko, to większy od tego jest VAT i on trafia do budżetu państwa. Najpierw nam ukradnie przez nieudolną politykę gospodarczą, a później rozda, potrącając prowizję. Bo to jest Janosik, który pracuje na prowizji. 20-30%, ileś tam, żeby sobie mieli na swoje pomysły, na swoje pociotki, na swoje żony, kochanki i środowiska w siódmym stopniu, które będą w każdym swoim mieście w ten sposób wyposażać. Ludzie, po prostu jak my się naprawdę nie zorganizujemy, jak my się nie weźmiemy, nie zmienimy tej władzy, która teraz oczywiście się zasłania wojną, problemami, Putinem i tysiącem rzeczy. Oczywiście, że wszędzie w Europie jest inflacja na poziomie średnio w strefie euro 7, tam z hakiem procent, ale w niektórych krajach jest bardzo niska, w niektórych trochę wyższa. Ale czy naprawdę u nas musi być 15? Czy naprawdę za chwilę u nas musi być pod 20? Ceny żywności rosnące o 2% z roku, przepraszam, z miesiąca na miesiąc, to ile to będzie kosztowało za pół roku? Jak to wpłynie znowu na inflację? Jak to wpłynie znowu na konieczność stóp procentowych i na nasze kredyty? Przecież na koniec nie będziemy mieli gdzie mieszkać. Trzeba po pierwsze pójść do tych ludzi, mówić całym sercem, całym głosem, krzyczeć. Przestańcie kłamać. Przestańcie kłamać o naszych pieniądzach, bo to są nasze pieniądze. Wreszcie przestańcie kłamać, obrzydliwie nas okłamywać. A druga rzecz to jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby ich zmienić, żeby oni dzisiaj przestali wreszcie nas dręczyć w tym swoim pomysłem na świat. Co dzisiaj, no a co my byśmy dzisiaj robili? Przede wszystkim nie kłamalibyśmy. Nie kłamalibyśmy. Po drugie, doprowadzilibyśmy do tego, że pieniądze z Unii Europejskiej natychmiast byłyby te 70 milionów od jutra w Kujawsko-Pomorskim i pracowałoby na rzecz lokalnej społeczności. Trzecia rzecz. Trzeba dzisiaj ratować tych ludzi. Wiecie o tym, mówiłem o tym wczoraj wieczorem, rozmawiając z Pauliną Henik-Kloską w Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Jest coś takiego, ale tak to zrobili, że nikt tam nie idzie i nie bierze tego wsparcia. Trzeba natychmiast pomóc tym ludziom, którzy za chwilę będą musieli być może być eksmitowani. Zapewnić, co robisz w momencie, w którym przyjeżdżasz na miejsce, w którym ktoś komuś dał po mordzie i ten człowiek leży i krwawi. Tak jak dzisiaj dostaliśmy po mordzie, już mówiąc zupełnie wprost, od tych nieudolnych rządów. Nasze pieniądze, nasze nadzieje, nasze firmy, przyszłość naszych dzieci, nasze mieszkania, nasze domy. Pierwsza rzecz robisz, stabilizujesz pacjenta, zabezpieczasz, robisz, żeby mniej krwawił, żeby nie krwawił, robisz pierwsze badanie, zabezpieczasz go. A później jak najszybciej dążysz do tego, żeby jego stan się poprawił. Czy to w szpitalu, czy to w karetce, według której ze strategii ratowania. Ale najpierw musisz go zabezpieczyć. My dzisiaj musimy opatulić tych, którzy będą teraz z miesiąca na miesiąc, po prostu przestanie ich być stać na życie. I to jest pierwsza rzecz. A po drugie odłączyć te wszystkie czynniki, które ich zabijają. Marże szalone Orlenu, kompletnie niekonsekwentną politykę od płota do płota, jak pijany w gospodarczą rządu. Zmiany cholerne w tych podatkach, od których już się nie można połapać. Wreszcie zacząć wprowadzać do tego krwiobiegu zdrowe elementy. Zdrowe myślenie.
I może wtedy za 3-4 miesiące zaczniemy powoli uspokajać sytuację i wychodzić na prostą. Nie wierzcie hochsztaplerom, którzy będą wam teraz mówili, to ja wam dam jeszcze więcej hajsu, bo będą jeszcze bardziej wzniecali pożar, bo ten hajs będą musieli wziąć z zadłużenia, a jak będzie większe zadłużenie, to będzie później znowu na koniec większa inflacja, a jak będzie większa inflacja, to będą większe raty kredytowe i trzeba będzie znowu je większe płacić i nie będzie 22 miliardy więcej z kieszeni Polaków do banków, tylko 50 miliardów, a inflacja 60%. Ludzie, to się musi zatrzymać. To się musi zatrzymać. My tutaj rozmawiamy o czymś, od czego będzie zależał nie wasz dom, przyszłość naszych dzieci. Wszystko, co dzisiaj słyszymy, musi być oglądane z każdej strony. Słuchane z bardzo krytycznym umysłem, bo będziemy oszukiwani, będziemy okłamywani i będziemy okradani, tak jak jesteśmy okradani. Trzeba z tym skończyć. My, i tak jak ja mówię, to jest jedna z rzeczy, które wciąż trzyma mnie w tym całym politycznym grajdole, trzeba z tym skończyć. Trzeba ustawić ten pociąg, cholera, wreszcie na właściwe tory, niech on jedzie. On ma potencjał. On ma mądrych ludzi na pokładzie. Tylko dlaczego nas pokarało ludźmi, którzy myślą, że jesteśmy debilami i dzisiaj przychodzą do nas, każą nam wyciągać pieniądze z portfela i dwóch panów stoi przy tych pieniądzach, jeden podpala, a drugi gasi. A później ten się zmieniają i drugi gasi, a ten podpala. Tak nigdzie nie pojedziemy i nic nie zbudujemy. Mam nadzieję, że mówię to, co mówię, w sposób zrozumiały. I że podzielicie się tym z ludźmi, których znacie, którzy jeszcze wierzą w ten kit. Którzy dzisiaj uwierzą w tę propagandę, bo oni zaraz billboardy wydrukują. Raty kredytów hipotecznych są najniższe w Europie. Był kiedyś taki dowcip o Jasiu, który przyszedł do taty i mówi: tato, będziesz ze mnie dumny. Zaoszczędziłem 5 zł, biegłem za autobusem. A tato mówi: głupi jesteś, Jasiu, mogłeś być za taksówką. To jest właśnie mechanizm propagandowy, który stosuje na nas nasz rząd. Zawsze można do czegoś porównać i wyjdzie, że mamy w ogóle rewelacyjną sytuację. Nie mamy rewelacyjnej sytuacji. Jesteśmy gospodarczo w tragicznej sytuacji. A jak nie będzie gospodarki, to nie będzie bezpieczeństwa, bo nie będziemy mieli za co kupić czołgów, samolotów i obronić się przed Putinem. To nie będzie naszej przyszłości. To będzie destabilizacja w kraju, która sprawi, że jakiś Putin nam tu wjedzie ze swoją propagandą i wszystko rozpieprzy od środka. Dlatego dzisiaj w takich emocjach mówię o pieniądzach. Bo tu nie chodzi o to, żeby teraz usypać sobie kubki z pieniędzy i się nimi nacierać. Tu chodzi o przyszłość naszych dzieci, o bezpieczeństwo naszego kraju. I dlatego musimy jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby wzięli się za nie ludzie odpowiedzialni. Ludzie, którzy mają pojęcie o ekonomii. Którzy rozumieją to wszystko, co przecież ja pokazałem. No nie wiem, czy to da się prościej pokazać i wyjaśnić. Proszę, rozmawiajcie o tym też w swoim gronie. Proszę, rozmawiajcie o tym z tymi, którzy jeszcze w ten kit wierzą. Żebyśmy jak najszybciej zrobili zmianę i jak najszybciej zaczęli wprowadzać leczące polską gospodarkę i nasze finanse mechanizmy. Bo ona przy tych konowałach, ona przy tych hochsztaplerach wykończy się za parę miesięcy totalnie i na amen. I wtedy żadne przedwczesne wybory nie pomogą. Wszystkiego dobrego wam życzę. Tak, jestem kurwiony, jestem. A jaki mam być, kiedy patrzę na to, co się dzieje? Kiedy patrzę na to, co robią i jak bezczelnie, po prostu bezczelnie kłamią. I jeszcze mają tyle, przepraszam, ale ja nie mogę wyjść z podziwu, jeszcze mają tyle bezczelnej odwagi, żeby wyjść się pochwalić, że zarabiają na tym, że my biedniejemy. Że na tym jeszcze mają odwagę przyjść i powiedzieć: ale żeśmy was wydymali, nie? Ale i patrzcie, 11 miliardów prowizji żeśmy z was zdarli, nie? To sprytny jesteśmy, nie? To także tak się to robi, tak się robi, tak się żyje. Kto bogatemu zabroni? A my mówimy: brawo, brawo, 11 miliardów, naszych miliardów, naszych miliardów. Naprawdę chcecie żyć w takim świecie? Naprawdę chcecie być tak traktowani? Naprawdę uważacie, że na to zasłużyliście? Bo ja uważam, że nie. Bo ja uważam, że zasłużyliśmy na dużo więcej. Zasłużyliśmy na spokój, zasłużyliśmy na to, że nie będziemy traktowani jak po prostu idioci, których można na każdym kroku obrabiać i oni nawet nie zauważą, że coś się stało. Ja uważam, że zasłużyliśmy naprawdę na zupełnie inną Polskę niż ta, którą dzisiaj mamy fundowaną. To o pieniądzach. Dzisiaj będzie też czas na to, żeby porozmawiać o tej sytuacji, która ma miejsce na Ukrainie i co powinniśmy z nią zrobić. Bo jest to rzecz, która domaga się zupełnie innych rozwiązań niż te, które w tej chwili są proponowane. A póki co pozdrawiam was serdecznie i idę robić wszystko, co tylko się da. Co można robić z tej pozycji, w której dzisiaj jesteśmy i w której możemy tyle, ile możemy, żeby doprowadzić do zmiany. Ona jest po prostu niezbędna, bo słuchajcie, szkoda naszych nerwów. Pieniędzy, nerwów, szkoda naszego czasu i przyszłości.